Co to jest i jakie są przyczyny? Chlamydioza to bakteryjna choroba przenoszona drogą płciową, która jest najczęstszą przyczyną nierzeżączkowego zapalenia cewki moczowej, nogonocotca luretchoritis, NGU, u mężczyzn. U kobiet zakażenie to stanowi przyczynę poważnych powikłań, w tym zapalenia narządów miednicy mniejszej, pelvic inflammatory disease, PID, niepłodności oraz przewlekłego bólu w miednicy mniejszej. Czynnikiem wywołującym jest gram ujemna bakteria tlenowa, Chlamydia trachomatis. Jak często występuje chlamydioza? W krajach rozwiniętych chlamydioza dróg moczowo-płciowych jest najczęściej występującą bakteryjną chorobą przenoszoną drogą płciową. U mężczyzn zachorowania na chlamydiozę występują zwykle po osiągnięciu dojrzałości płciowej, a szczyt zachorowań przypada między 21 a 25. Rzet blisko 3/4 zakażeń dotyczy osób, które nie przekroczyły 30. U kobiet największy odsetek zakażeń stwierdza się przed 25. RZ na podstawie badań przesiewowych prowadzonych w różnych krajach, częstość chlamydiowego zapalenia szyjki macicy szacuje się na 8,37%. Jak się objawia chlamydioza? Zakażenia chlamydiowe u mężczyzn zapalenie cewki moczowej, dominuje wyciek z cewki moczowej, może być wodnisty, śluzowy, śluzowo-ropny lub ropny, dyzuria, pieczenie w cewce moczowej, ból podczas oddawania moczu, świąt lub zaczerwienianie w okolicy ujścia zewnętrznego cewki moczowej. U 10-30% chorych zakażenie przebiega bezobjawowo. Zakażenia chlamydiowe u kobiet zapalenie szyjki macicy. Najczęstsza postać zakażenia chlamydiowego u kobiet, w 80% przypadków przebiegająca bezobjawowo. W przypadkach objawowych stwierdza się śluzowo-ropną wydzielinę w ujściu zewnętrznym szyjki macicy, obrzęki i zaczerwienianie tarczy szyjki macicy, plamienia lub krwawienia międzymiesiączkowe, zapalenie cewki moczowej, często przebiega bezobjawowo. W przypadkach objawowych, częste oddawanie moczu, objawy dyzurii, niekiedy śluzowo-ropna wydzielina z cewki moczowej. Zakażenia chlamydiowe wspólne dla obu płci zespół Reitera, u 1-3% mężczyzn chorych na NGU, u kobiet rzadziej. Triada objawów, odczynowe zapalenie stawów, zapalenie spojówek, zapalenie cewki moczowej. Na skórze i błonach śluzowych mogą wystąpić łuszczycopodobne zmiany grudkowo-krostkowe. Zapalenie odbytu, przede wszystkim u kobiet i homoseksualistów. Objawy, wydzielina śluzowo-ropna, często z domieszką krwi, uczucie pieczenia w okolicy odbytu, zapalenie gardła, przede wszystkim u homoseksualistów i kobiet uprawiających seks oralny. Przebieg bezobjawowy. Co robić w razie wystąpienia objawów? W razie wystąpienia objawów, wymienionych wyżej, należy zgłosić się do dermatologa lub ginekologa. Mężczyźni mogą się również zgłosić do urologa, jak lekarz ustala diagnozę. Rozpoznanie chlamydiozy ustala się na podstawie danych z wywiadu i objawów klinicznych. Szczególnie u kobiet mogą być niecharakterystyczne wykluczenia rzeżączki i rzęsistkowicy, mikroskopowe badanie wydzieliny, testów w kierunku chlamydii, materiał do badań, u dorosłych, mocz, poranna próbka, wydzielina z kanału szyjki macicy lub z pochwy, wymaz z cewki moczowej, u dzieci, w przypadku zakażeń okołoporodowych, łzy, wymaz ze spojówek oka, popłuczyny oskrzelowe. Metody diagnostyczne, metody hodowlane, hodowla tkankowa w komórkach MacCoya, metody wykrywające antygen CH. Trachomatis, metoda immunofluorescencji bezpośredniej, metoda immunoenzymatyczna, ELISA. Metody wykrywające DNA i lub RNA CH. Trachomatis, polimerazowa lub ligazowa reakcja łańcuchowa, metoda hybrydyzacji kwasów nukleinowych, metody serologiczne, metoda immunofluorescencji, metoda immunoenzymatyczna, ELISA. W przypadku potwierdzenia zakażenia chlamydiami należy wykonać badania w kierunku innych chorób przenoszonych drogą płciową.
Jakie są sposoby leczenia? Leczenie chlamydialnych zakażeń układu moczowo-płciowego polega na stosowaniu antybiotyków z grupy tetracyklin, makrolidów lub fluorochinolonów. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie? Tak. Po leczeniu konieczna jest kontrola bakteriologiczna. Partnerzy seksualni powinni być zbadani i leczeni w zależności od wyników posiewów. W przypadkach ujemnych wyników posiewów zaleca się leczenie profilaktyczne, polegające na stosowaniu antybiotyków używanych w leczeniu chlamydiozy. Co trzeba robić, aby uniknąć zakażenia? Podstawowym czynnikiem ryzyka są stosunki seksualne z więcej niż jednym partnerem lub z osobą, która sama ma wielu innych partnerów. W zapobieganiu chlamydiozom ma również znaczenie regularne i prawidłowe stosowanie prezerwatyw przez mężczyzn,